Dzień Matki. Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów dnia matki zależy od kraju, w którym jest świętowane. W Polsce obchodzone jest 26 maja. Historia początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki boginie symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten powrócił w XVII-wiecznej Anglii pod nazwą Niedziela u Matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie Matce podarunków głównie kwiatów Łodyczy, W zamian za otrzymane błogosławieństwo, zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej, inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reves Jarvis ogłosiła dni matczynej pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Wartchowę, Annie Marie Jarvis, córce Ann Jarvis. W 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie Stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. Dzień Matki w Polsce w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci rzadzi inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.